tak? A ile byś rund przetrwał ze mną w MMA? Znaczy tam cię wykończył jak Rataja. Wykończył, no proszę cię. No, dawaj, zrób to. Rataj też zróbmy, no, możemy dużego zamienić, wziąłem. Chętnie zamienię Araba za ciebie. Nie, no w MMA bym cię zniszczył. Nie, dlatego nie chcę wchodzić w MMA, nie, ja myślę, że byłoby zupełnie odwrotnie. Po prostu deklasował Król. Wszystkich. Myślę, że pas króla szybko by powędrował do mnie. Nie. Siedząc tutaj czuję się tak niepewnie teraz, panowie. Żebym zaraz nie padł ofiarą. Ale nie, w MMA dlatego nie chcę wchodzić, bo ja bym deklasował, tak jak powiedziałem, w MMA mógłbym zawalczyć tylko z Khabibem, nie? Bo to on jeszcze na moim... wiesz, już jest emerytowanym zawodnikiem. No, dlatego nie? Jedynie bym ja się skusił na tą walkę. Ja już jestem prawie przy emeryturze, więc wiesz. Ale właśnie, bo nie wiem, czy widziałeś, ale zrobiłem Casio Challenge w jakimś storiesie. Oczywiście to się, Araba się to nie dotyczy, bo Arab jest za dobry, ale daję ci 20, 10 koła, ale nawet podbiję do 20 koła za każdą rundę, którą ze mną wytrzymasz. W MMA. Ale ty byś nie wytrzymał ze mną. Ale to przegadajmy się. Nie, no dobra, ale co? W momencie, kiedy ty z nim nie wytrzymasz tej no jednej rundy. No to wiesz, no to kurde. Cała wypłata dla mnie? Dostaję za wszystkie rundy. Tak, cała wypłata dla ciebie. Okej. Okay. No tak. Jeżeli byśmy skończyli, jeżeli byś skończył przed czasem, cała wypłata dla ciebie. Ale jakbyśmy ci płacili więcej, to może bym się zastanowił. Wydasz na waciki albo na jakiś cel charytatywny przeznaczysz. Zastanowię się, na fundację emerytowanych zawodników MMA. Na razie zostanę przy boksie. Planuję założyć tam będę deklasował, jak już nie będę miał co robić, to możliwe, że wejdę. No ale mówię, wracając do naszej walki, mówię, no to...